Chyba cię chciałem tę kartę sobie kupić tą GeForce 1060. Bieda? Ty mówisz, jaka bieda? Stary, w tej chwili to się karty nie kupuje, bo są takie ceny, że jest dramat. No ile kosztuje tam? Zadaj. Na 200 do 500, zależy gdzie. Ale w kurtowniach jest kurwa pusto, nie? Przez kłach byłem i ktoś do mnie mówi, że może będzie miał na 23, nie? Kurde, na dechę nas wysrało. A, dzięki, Traum. Dziękuję za informację. No dobra, dobra, jesteśmy przy C, no to idziemy do tego C. Setka. Znaczy widzę tu skręcanie tego pancernika będzie dużo bardziej po japońsku niż po amerykańsku. Chyba, ten okręcik właśnie jak Izugi to jest jak Kagero. Torpedę ładujesz, wypuszczasz i ładujesz następny i też wypuszczasz. Nie no, zgadza się, zgadza się. To on jest najbardziej podobny do Harekaze, tylko Harekaze będzie szybsze i bardziej zwrotne, nie? Na tym Akizuki brakuje mi jednej rzeczy, żeby zamiast któregoś konsumabla można było wziąć rozbicie przeciwlotnicze. Bo gdyby to był, tu było rozbicie przeciwlotnicze, to ten okręt byłby w stanie zestrzeliwać skuteczniej samoloty niż Black, czyli 8 premium, ta amerykańska. To co my tu mamy na C, coś tam przyjmuje? Jak? Zetki mają. Zetki mają niestety, więc Zetkę może objąć. Może objąć hydroakustyką. Ja ogólnie już mam spota, ale ja mam na 14,5 km, więc nie dziwota. No dobra, zaraz się wyświetlimy. No zobaczymy. Gajusz będzie miał za chwileczkę pewnie. Bo jak w kupie płyniecie, to będę wam puści, nie? Na szerokości jednej linii jeszcze. No, wiesz, kolega idzie lekko w lewo. Ja idę bardziej prosto, więc... Jest. Okej. To ja sobie teraz też do niego strzelę. A z HE-ków specjalnie nie zmieniałem. O, właśnie dostałem bułę za... Ile? 10 tysięcy. Od Yamato. I teraz mi zaraz jeszcze Ajoa pierdyknie i... Musiałbym uciekać od kapa generalnie. Zobaczymy. Zobaczmy, jaka to jest dyspersja w ogóle. Za 1100 go trafiłem, no to jest po prostu rewelacja. Piękny dym, ale łajca. Minotaur jest na 13, niestety nie jestem przeładowany w kilometrach. Tutaj na wyspie. Pić go, pić go. No to nam kolegę skasowało Yamato niestety. Dobra, jest cytka w Minotaura wpadła, chociaż tyle dobrego. Chociaż tyle. Cześć Sambro, witam. Czekać No, teraz ktoś mi jeszcze przywalił. Papie siedzi, że zbija. No, oba poszli w skałę, niestety. Teraz sobie zrobimy reparację. No, zostaliśmy... Ja jeszcze z Kurfurst. Chciałem powiedzieć, że zostaliśmy sami, ale jeszcze... Patrzę tutaj dwa widzę, nie?
Widzę, widzę. Odkręciłem troszeczkę. Będę za chwilę. Jak tu nie? Masz, co? A, jeszcze Zetka do mnie tu naparza. Za 5000 dostał. Okay. No ja niestety pokazuję burtę do Yamato i to za chwilę może mnie zaboleć. Ale będę pokazywał albo do Iowy, albo do Yamato, więc kogoś muszę wybrać. Jeszcze teraz przez głupotę się wbiję w wyspę, to już w ogóle będzie niedobrze. Za 5000 na razie strzelam w Iowę cały czas. Zobaczymy, czy coś z tego. A teraz Iowa strzela do Tirpica, widzę. Będę do Iowy, ale. O, trochę lepiej. No pociski wolne, ale powiem ci, Maged Gadge Yamada jest dużo lepsza, bo tam się dwie wieże kręcą o 360 stopni, więc to jest po prostu bez porównania. Pali się jak cholera ten Francuz. Masakra. No w końcu za 10 tysięcy w Iowę trafiłem, ale my już nie mamy dwóch okrętów i spada nam kartę. Bo tak wpłynęli i stoi. No Mundek, zblokuj kapa jak dasz radę. Gdzie? Mała pula hapsa jest. No tylna wieża kąt to ma po prostu dramat, jeżeli chodzi o kossaka. To jest, trzeba się ustawić praktycznie. O, jest Cytadela w końcu w Iowę. Czyli coś można trafić, ale powiem wam, że na razie jestem zawiedziony. To po prostu jakiś tam RNGesus spowodował Cytadelę. Także ja jestem. Ja się spodziewałem, że będzie tak jak w Gadge Yamada te wieże i mówię, jest jeden aparat torpedowy. Będzie to okręt. Kurde, mam go tutaj. Mocny. Powinieneś go rozstrzelać, z pepeków pamiętaj, możesz ale, do niego. Ale dla mnie to wszyscy biją, nie tylko on. O, widzisz, pomogłem ci. Cześć, ją witam. No, zdecydowanie na tą chwilę błyskawica lepsza od kozaka. To tam bezdyskusyjnie. Dobra, czy będziemy mogli za chwilę popalić trochę Yamato? Bo ja tu innej możliwości na tą chwilę nie mam. Ja będę mógł go na tym dystansie prawdopodobnie tylko popodpalać. Dobra, to mi się nie udało. Jeszcze raz spróbujemy. Yamato do mnie idzie. PPK-ami szybciej rozwalasz dedeki. No czasami tak się zdarza, jeszcze jak go trafisz od frontu to... Ale to czy na bliskie odległości, na dalekie to nie. No ja strzeliłem z 14 km do tego ziomeczka i weszło. A kto tam raz w roku, wiesz, chyba. Dobra, ustawiam się na Yamato. No ja będę Yamato próbował podpalać za chwilę. Poszła jedna salwa, zaraz druga. Zobaczmy, co z tego będzie. Druga. Zabijam brudki.
Nie, tu nie chodzi, czy nie wypada. Ja nie powiedziałbym, że to gówno. Ja powiedziałbym, że nic specjalnego, wiesz? To tak obiektywnie, bez żadnej tutaj napinki i tak dalej. Po prostu nic specjalnego. Nic nadzwyczajnego. Przeciętna, uważam, siódemka, która się nie będzie niczym wyróżniać. Macie garnie? Podpaliłem ja ma to jakby co? Wiesz, samolot po prostu tak jechał, chłopak. Dobra, przyspieszmy trochę. Bo tu Hindenburg próbuje naszego kurfürsta dziabnąć, trzeba go trochę tu postraszyć. O, jakby to weszło, to by było fajnie w krążek. O, słabo weszło za 6000 raptem. Jeszcze mnie podpalił. Czy my mamy szansę to wygrać? Oto jest pytanie. Mundek, jak będziesz żył, to mamy szansę. Jak będziesz. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. To ja teraz muszę naprawdę uważać. Dobra, to sobie pouważałem. Jeszcze na koniec Cytadela w Minotaura. Nie spojrzałem, słuchajcie, na mapę, że ja mam to jest tak blisko. Mój błąd to był. Natomiast. Patrz, wyhamował całą salwę torped, ja nie wiem. Ponad. Może Minotaur, który jest blisko, ma hydro? Mundas? I widzi? Cześć, sierżant, witam. Ja go nie widziałem. No. Ja do niego przed chwilą cytkę wbiłem, także bitwa niestety będzie prawdopodobnie przegrana. Ja się zastanawiam tylko, dlaczego Iowa i Conqueror siedziały tak długo na kapie. A co tam się działo? No była to moja pierwsza bitwa na tym okręcie i wynik jest całkiem ok. Natomiast powiem szczerze, że mam wrażenie, że daleko temu okręcikowi do Tirpitza i pewnie do Alabamy też. Taka jest moja ocena. To już chyba Roma by mogła być lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o. No bo tutaj. Tu macie jedną wieżę z tyłu, jedną z przodu i to jest zdecydowanie wada tego okrętu. Dobra, idziemy do portu.